podzielić. Chyba też mnie tak zainspirowało do tego świadectwo Ankita i to, co powiedział Tadzio. Dzielimy się często tutaj świadectwami uzdrowienia w ciele, kiedy mamy jakiegoś raka, czy też jakąkolwiek inną chorobę, ona tak samo nas zatrzymuje przed tym, żeby pójść do przodu. Tak samo jak dzielimy się świadectwami z uzdrowienia w duszy, on różnego rodzaju choroby typu depresje też nas zatrzymują, tak? Ale są też różnego rodzaju inne rzeczy, które toczą naszą duszę i też jest to jak rak, który zatrzymuje. I konkretnie chciałam wam powiedzieć o wzgardzie. Ja myślę, że to jest coś, co gdzieś na pewno było w mojej duszy i co bardzo mocno, ja się dzieliłam przed wami kiedyś świadectwem, jak spotkałam Jezusa i też już o tym wspomniałam. Natomiast od jakiegoś czasu czuję takie przynaglenie, żeby w ogóle o tym powiedzieć, więc uwalniam to jako świadectwo mojego zwycięstwa, ale też chciałabym, żebyście zajrzeli w swoje serca. Być może jest ktoś, do kogo to uwalniam, bo czuję takie przynaglenie też, żeby w ten sposób to powiedzieć. Otóż wzgarda jest czymś, co bardzo mocno zatrzymuje wzrost osoby, u której się pojawia. Pojawia się jako takie ziarenko, które jest praktycznie niezauważalne, malutkie, na początku kwitnie może jako jakaś zła myśl, później się troszeczkę rozrasta i bardzo mocno zatrzymuje wzrost, albo go przynajmniej bardzo mocno spowalnia. Myślę, że możemy powiedzieć, że tą wzgardę można by było podzielić na wzgardę do ludzi, którzy spotkali Jezusa i na tych, którzy Go nie spotkali. Przynajmniej tak ja to widziałam u siebie. Chcemy głosić Ewangelię do ludzi, którzy nie spotkali Jezusa, ale tak naprawdę jak my ich postrzegamy? Tak ja zadawałam sobie to pytanie, jak ja ich postrzegam? Czy ja ich w ogóle lubię? Chcę im przekazać słowo życia do nich, ale co jest w moim sercu? Patrzę na nich i no, taki jesteś, bo nie spotkałeś Jezusa. Tak, taki jest, bo nie spotkał Jezusa, ale jakie moje uczucia za tym stoją? W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę po części to jest troszeczkę wzgarda, którą ja czuję wobec nich. Wzgarda dlatego, że nie spotkali Jezusa, którego ja chcę im przynieść. I na pewno trudno by było tym ludziom przyjąć ode mnie Ewangelię, jeżeli w moim sercu wobec nich są takie uczucia. I druga rzecz to jest wzgarda w stosunku do naszych braci w Jezusie, tak? Czyli do nas samych, do tych, z którymi spotykamy się w Kościele. I myślę, że w moim sercu też coś takiego się pojawiało. Nie przynosi to nikomu chluby, tak? Ale myślę, że naprawdę ważne jest, żeby o tym wprost powiedzieć. Patrzyłam na ludzi i nieraz sobie myślałam, dlaczego ty taki jesteś? Słuchamy tego samego, dlaczego nie bierzesz, tak? Dlaczego się nie zmieniasz? Dlaczego ta twoja dusza jest taka, nie wiem, czasami pokręcona, tak? Dlaczego czegoś nie robisz, tak się zachowujesz? Denerwowało mnie to, czy w ogóle myślałam źle o tej osobie, tak? I przyszłam z tym do Boga i mówię, Boże, w ogóle nie chcę tak żyć, w ogóle mam wrażenie, że odkąd te myśli zaczęły przychodzić, coś się zaczęło zatrzymywać. Też pytałam go dokładnie w ogóle, co to jest? Co to jest za to dziwne takie ziarenko, które zaczyna kiełkować, o którego ja w ogóle nie chcę? I Bóg mi powiedział, że to jest wzgarda. I oglądałam też taki film swego czasu, Syn Boży, i tam była taka scena, gdzie przychodził Jezus i spotkał, i siedział Lewi na tle. I byli faryzeusze. I faryzeusze pyszni, tak? Jaki jestem wspaniały, znam Boga. Zobacz, jaki jestem, jak się w ogóle zachowuję, jaki jestem doskonały w oczach Boga. I siedział Lewi, który modlił się, gdy szedł do świątyni, że nawet nie ma odwagi oczu podnieść, żeby spojrzeć na Boga. Tak? I ja wiem, że my tak o sobie mamy nie myśleć. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali Jezusa i mamy patrzeć otwartymi, szeroko oczami na naszego Króla. Ale to mi pokazało, że faryzeusze mieli wzgardę. Wzgardę, bo czuli się lepsi, że znają Boga w stosunku do tych, którzy Go nie znali i wzgardę, bo czuli się lepsi nawet w stosunku do tych, którzy już Go znali, ale w ich oczach nie byli tak doskonali gdzieś jak oni, czy było coś, co im przeszkadzało. I ja powiedziałam do Boga, Boże, chyba to jest to małe ziarenko, które gdzieś we mnie zaczyna kiełkować. I ja w ogóle tego ziarna nie chcę, tak? Ja w ogóle go nie chcę podlewać, ja w ogóle chcę, żeby to umarło. I Bóg mi naprawdę bardzo prostymi rzeczami z tego wyprowadził, ale też odpowiedział po prostu na moją decyzję, na moje pragnienie, że ja nie chcę w tym chodzić. I kiedyś tutaj mieliśmy chyba pierwszego Tymoteusza. Było uwielbienie, pamiętam, że Agata stała tutaj na krześle i
uwielbiała Boga, w pewnym momencie się zatrzymała i powiedziała: a teraz każdy z was usłyszy, jak Bóg do was mówi. A ja stałam gdzieś tutaj dalej, stoję, patrzę, wszyscy zanurzeni w uwielbieniu. Mówię: dobrze, mówisz, no akurat do mnie nie, teraz nic nie słyszę, nie mówisz. Mówię: polub mnie, nogi, co tak będę stała, upucnę sobie. Upucnęłam, zamknęłam oczy w namaszczeniu i przed sobą miałam wszystkich ludzi. Było bardzo dużo ludzi. I Bóg do mnie zaczął mówić, mówi: masz twoje dzieci, tak? Gdy myślałaś, że się urodzą, że będą tacy sami, tak? No tak, myślałam, że będą tacy sami. W ogóle myślałam, że jak się urodzą, to z jednej matki, dobrze, będą podobni w swoich charakterach. Mówi: i co? Są bardzo różni, co? Mówię: tak. Mówi: jesteś tym zaskoczona bardzo? Mówię: no tak. Mówię: czy to ci przeszkadza? Mówię: nie, w ogóle. Mówię: kochasz ich, takich różnych? Mówię: tak. Mówię: cieszysz się, że są różni? Mówię: tak, cieszę się, że są różni. Mówi: a teraz otwórz oczy. I zobaczyłam tych wszystkich ludzi, którzy tutaj stali. Byli tak różni. Każdy inaczej wyglądał, każdy inaczej ubrany, każdy inaczej uwielbiał Boga, tego samego, tak? Tego samego Ojca. Bóg powiedział do mnie: to są moje dzieci. Każdy tak różny, każdy inny w duszy swojej, w swoim wyglądzie i w swoim charakterze, bo ja sobie tak upodobałem i mi się to podoba. I ja tak w ogóle chcę. I w tym momencie coś ode mnie odpadło. Ja w ogóle coś zrozumiałam, że my jesteśmy różni w naszych duszach, w naszych charakterach i nawet w tym, jak osiągamy nasz wzrost, ze względu też na to często, że jesteśmy różni, różnie wzrastamy. I Bóg jeszcze do mnie powiedział później jedną rzecz, mówi, odnośnie też ludzi nawróconych. Powiedział: tak jak ty mówisz, że ja jestem w tobie, że żyjesz już nie ty, ale żyje Chrystus, tak samo ja jestem w nich. Żyją już nie oni, ale żyje w nich Chrystus. Julita, do kogo ta wskarga? No i to, bo powiem, mam taki zimny prysznic, tak? Do kogo ta wskarga, tak? Żyje już nie ja, ale żyje w nich Chrystus. Jeżeli coś ci przeszkadza w duszy innego człowieka, jeżeli coś ci przeszkadza w ciele innego człowieka, tak? Ja jakby zdaję sobie sprawę z tego, że mamy jeden fundament, Chrystus i fundamenty wiary, tak? To jest niezmienne, w tym się nie możemy różnić czy mylić, ale jeżeli to są różnice wynikające często z naszej duszy, z naszego ciała, czy nawet z tego nieraz jak wzrastamy, czy jak się zachowujemy, to naprawdę problem jest w nas często, a nie w tych innych ludziach, tak? Bóg mi powiedział, że żyję już nie ja, ale żyje Chrystus i tak samo jak w tobie, tak w nich. I dzielę się tym z wami, dlatego że naprawdę widziałam, że wzgarda to jest naprawdę silna rzecz, która mocno stopuje rozwój. Dlatego może komuś się przyda. Dziękuję. Amen. Amen.